Hejka, witajcie w kolejnym Vlogmasie. Dzisiaj mamy sobotę, 3 grudnia i dzisiaj jadę na event Just Dance, także zabieram was ze sobą. No i zobaczymy, co tam się będzie działo. I event powoli się rozpoczyna. Patrzcie, jakiego sobie fajnego kamerzysty wynajęłam. Nie umiesz mnie nagrywać. Co ty robisz? No, jesteś moim kamerzystą. Ja? Tak, coś tylko jeszcze nie zacząłeś. 13.50. Mogę ewentualnie dać piątkę. Zrobię teraz taką scenę, poczekaj, nie. Zrobię teraz taką scenę, jak zbójek w hipermarkecie. Uwaga, ja jestem takim agresywnym klientem. Mówię, nie może pan nagrywać, nie może pan nagrywać. Jestem dumna. Dziewczyny już ćwiczą. I jak widzicie, świetnie sobie radzą. One czują te rytmy. Jak się bawicie, dziewczyny? Super. Tańczyłyście już? Nie. Jeszcze nie. No dobrze, to ja czekam. Ja czekam, zatańczę sobie z wami. Wynik, jak przegrał. O, nie wiesz! Jestem tutaj z moją Wicką i tańczyłaś już? A może grałaś w kręgle? Miałam zamiar, ale się tego nie zrobiłam. No dalej wszystko przed tobą w takim razie. A ze mną! Do jakiej piosenki byś chciała tańczyć? Justina Biebera. To faktycznie ze mną, to ze mną. Jesteśmy gotowe na ten pojedynek. Jesteś gotowa? Tak. Jestem gotowa. Jest moc. So let me, oh let me, redeem, oh redeem, oh my life. Climbing up the wall easily, just call me Peter. Never stand still, it's gonna cost you. Parking meter. Czy wy widzicie tą twarz, moi drodzy? Jestem mistrzynią tańca. Ja odkryłam sobie nowy talent. Co prawda jest bardzo męczący, ale przynajmniej ktoś mnie docenia. To znaczy mój kamerzysta. Ktoś docenia. Ja cię doceniam. Nie, ja sama siebie. Ja tego nie powiedziałem. Ja sama siebie doceniłam. Ja już jestem po imprezie Just Dance i jak widzicie, albo nie widzicie, jestem na starym rynku i jest strasznie wiecznie. Jestem w ogóle ciekawa, czy mnie słychać. I idziemy teraz na kolację. O, śnieg zaczyna padać. O, jak świątecznie się zrobiło. Wróciłam już do hotelu. Mam nadzieję, że relacja z tego eventu się wam spodobała. Ja się świetnie bawiłam. Zajęłam 3 miejsce w mistrzostwach Just Dance i ja czuję, że
kariera tancerki jeszcze przede mną. Ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym Red Masie. Do zobaczenia i cześć.